Bez kultury w ogóle żyć nie można. Ja sobie tego nie wyobrażam, świata. Tak jak bez zieleni, w której jesteśmy. Trochę u nas się tutaj zmienia w kontekście kultury, bo wiele wskazuje na to, że w naszym kraju już za moment będzie ona blokowana w swym rozkwicie czy formie, ale nie zamierzam wcale upolitycznić. Ja się z tym nie zgadzam, dlatego że ja jestem, my w ogóle tu wszyscy jak jesteśmy w piątkę, my jesteśmy dziećmi PRL-u i nie tylko dziećmi, tak jak niektórzy, którzy mówią, ach, ja też PRL-u liznąłem. No ale jak ktoś liznął, bo się urodził w 1985 roku, to mało liznął. Trzeba żyć, w tym się rozwijać, tak jak my, dekada po dekadzie, dekada po dekadzie. I blokada po blokadzie. Przepraszam bardzo. I blokady były ogromne. Ale tak jak kwitła kultura w Polsce, oczywiście wybór był ograniczony. Trzeba wszystko, czego człowiek się musi, do czego się musi dokopać, co nie jest łatwe, jest pociągające. To jest po prostu stara zasada, rządzi światem. Więc jak powiedzmy sobie ta opcja polityczna, która w tej chwili nami rządzi, przykręci trochę kółki, być może otworzą się jeszcze, bo kino się rozwija w ogóle w Polsce, prawda? W tej chwili kino swoistego rodzaju, rozwijają się reżyserzy, coraz lepsi aktorzy, coraz lepsze scenariusze, to wszystko jest lepiej kręcone, to wszystko po prostu ma inny poziom. I nie ma przepaści pomiędzy Hollywood, nie ma przepaści, a u nas nie ma mało tego, jest Oscar za bardzo współczesny film, właściwie sprzed poprzedniego dnia, więc coś się zmienia. I nie wyobrażam sobie, żeby była większa opresyjność niż była w PRL-u, nie mówiąc o tym, że przecież teraz ta rotacja, prawda, to wszystko się zmienia. Ludzie mają o wiele więcej do powiedzenia, mogą wyjść na ulicę, mogą protestować, jest internet. Jest o wiele więcej, nie ma tego podziemia sensu stricto, tak jak było w PRL-u. Dzisiaj wszystko się dzieje po prostu na naszych oczach. W tej chwili cały świat pulsuje. Więc nie mamy się czego bać, nie broń Boże, nie można się bać, bo strach rodzi agresję i oni od tego chcą oczywiście. Albo rodzi agresję. A ja wychodzę z założenia takiego cudownego, odkrytego bardzo niedawno, bo ja jestem bardzo krytyczna w stosunku do świata, ale nie tylko, bo do siebie też. Że jednak zasada miłości, czyli kochajmy ich, tych, którzy właśnie w tej chwili przyjęli wiedzę. Po prostu pokochajmy ich, spróbujmy ich pokochać. Zobaczymy, co oni z tym zrobią. Dać im szansę. Wracając do kultury, jeszcze, bo wiem, że nasz czas jest ograniczony, więc... Pokochajmy panią Szydło, razem z panią Kępą. No. I innymi cudownymi panem Glińskim jeszcze, ministrem kultury. Ostatnią rzecz chciałem zapytać, jak nawet w kontekście tego, o czym przed chwilą byłaś uprzejma opowiedzieć, patrzysz na to ilość informacji, ilość kreacji ludzkich, muzycznych, która jest dostępna. Jak młody człowiek ma spośród tego wybrać? Jak ma się zdecydować na coś, co jest wartościowe? Jak ma do tego wartościowego czegoś dotrzeć? No to dzisiaj dotrzeć do rzeczy wartościowej, jest łatwiej? To jest tylko i wyłącznie chęć. Okej.